Cześć, z tej strony Kucyk, dzisiaj mam dla was kolejny odcinek z Paracordu i dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taki oto breloczek. To jest splot typu round crown, czyli w wolnym tłumaczeniu okrągła korona, okrągły wieniec. Nie mogłem się za bardzo doszukać polskiego odpowiednika. Jeżeli kiedyś bawiliście się filofanami, no to na pewno kojarzycie ten splot. Ja go znalazłem chyba pod nazwą gwiazdkowy, czy coś w ten deseń. No. W każdym razie, mniejsza o nazwę. Możecie oczywiście zrobić go bez rdzenia, wtedy będzie no mniejszy. Także, generalnie jeszcze, o czym nie wspomniałem. Ten splot jest bardzo podobny technicznie do boksa. Jest tam drobna różnica, o której zaraz wam powiem. Co będzie nam potrzebne? Dwa kawałki paracordu. Możecie zrobić taką pętelkę lub coś takiego jak tutaj, czyli jeden węzeł snake, dłuższa pętelka i dopiero wtedy zacząć sam splot. Ja zrobię właśnie ze snake'iem, także na pewno wiecie już, jak zawiązać ten węzeł. Pokażę jeszcze raz, czyli ustawiamy sobie jakąś pętelkę, bierzemy lewy paracord, owijamy dookoła tak, aby przeszedł za dwoma kawałkami. Teraz bierzemy prawy paracord i przekładamy przez pętelkę lewego paracordu. No i sobie zaciskamy. Troszeczkę za duży, jak na mój gust wyszedł. Nieco poprawek. O, proszę bardzo. Mamy naszą pierwszą pętelkę. Co teraz robimy? Bierzemy drugi kawałek paracordu. Znajdujemy sobie środek i wkładamy pomiędzy te dwa kawałki. W ten sposób. No i możemy już zacząć nasz splot właściwy. Co robimy? Bierzemy sobie jeden kawałek paracordu, przekładamy nad wszystkim. Drugi kawałek też nad wszystkim, tak aby wyszła nam taka pętelka dookoła, w moim przypadku niebieskiego paracordu. I teraz bierzemy sobie jeden niebieski paracord, przekładamy nad pierwszym i pod drugim. Teraz bierzemy drugi kawałek paracordu i robimy w drugą stronę, czyli nad tym i pod kolejnym, tak aby wyjście było przy jakby pętelce. Zaraz wam się to rozjaśni, jak tylko zrobię nieco więcej tych węzłów. Tak to powinno wyglądać. Początek jest bardzo podobny do węzła typu box. Przepraszam, nie węzła, a splotu. Ok, dociskamy sobie mocno wszystko, bo możemy, mamy tą pętelkę, zabezpieczenie. Ok, i co teraz robimy? W splocie typu box robiliśmy tak, że braliśmy jeden kawałek paracordu, przekładaliśmy naprzeciw jakby. Teraz musimy ten kawałek przełożyć tu, czyli pomiędzy dwa sąsiadujące ze sobą paracordy naprzeciwko. Widzicie? Tak jakby na skos. Z innymi postępujemy analogicznie. I tu, tu oraz ten ostatni przez tą pętelkę. Wiecie co? Ja zaraz wam to wszystko zbliżę i pokażę jeszcze raz dokładnie. Dociągamy sobie wszystkie sznurki, żeby nie było jakichś luzów. Ok, teraz wam to zbliżę. O tym zapomniałem. Ok, załóżmy, zaczynamy sobie od tego. Przekładamy go w... Akurat to nie ma za bardzo znaczenia, w którą stronę zaczniecie go przekładać.
czyli przekładamy sobie go w moim przypadku w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara nad tym, który jest po lewej. Kolej ten, który jest po lewej, teraz przekładamy nad tutaj, tak aby przeszedł nad tym, co zaczęliśmy. Przekładamy dalej. O, przepraszam, ostrość zgubiłem. I ten ostatni przez pętelkę pierwszego. I znowu dociskamy. No i jeszcze raz. Szczerze, nie ma znaczenia, którym parakordem zaczniecie i tak to wyjdzie. Mogę sobie teraz zacząć na przykład tym, też przełożyć na skos, ten też na skos nad pierwszym, ten też tutaj oraz ten przez pętelkę. Wybaczcie, jeżeli się parakord obija o statyw. No cóż, taka już natura parakordu, że lubi się czasem poobijać o statyw. Ok, jak widzicie, już pokazuje nam się owy splot. Jeżeli nie będziecie przekładać na skos tego parakordu, tylko robić go w ten sposób i tam dalej, no wiecie, no to wtedy wyjdzie nam box, ten kwadratowy. No jak będziecie przekładać dalej, no to wszystko będzie no po prostu skośne i okrągłe. Wybaczcie, jeżeli gadam trochę od rzeczy i nie jest to zbyt składne, ale no cóż, troszeczkę dzisiaj jestem zmęczony, a bardzo chciałem to dzisiaj nagrać, bo akurat mam trochę czasu. Dociskamy sobie to wszystko. Zrobię z wami jeszcze jeden. Okay, czyli bierzemy ten parakord, przekładamy na skos, ten na skos nad pierwszym parakordem, ten nad kolejnym na skos, no i końcóweczkę przez pętelkę pierwszego. Dociskamy. Pamiętajcie też, żeby te parakordy jakoś się nie skręcały, no wtedy po prostu wyjdzie brzydko, jakieś takie dziwne zawirowania nam się zrobią. Dobra, zrobię jeszcze jeden dla pewności, czyli na skos, ten na skos nad pierwszym, tu i przez pętelkę pierwszego. Ok, ja sobie będę kontynuował, zrobię jeszcze, no, mam dosyć sporo parakordu, jeszcze mi zostało, zrobię jeszcze parę węzłów i pokażę wam, jak zakończyć ten breloczek. Także do zobaczenia za chwileczkę. Ok, tak to się teraz prezentuje. Ja wam jeszcze raz pokażę ostatni węzeł, jak to zrobić, aby na 100% nie było żadnych niedomówień. Bierzemy jeden kawałek parakordu, przekładamy na skos. Czyli jakbyśmy robili bok, przekładalibyśmy tu, no to musimy z boku, musimy jakby przejść tu. Kolejny przekładamy podobnie, czyli normalnie byśmy robili, gdybyśmy robili box, robilibyśmy tak, no to przekładamy tu. To samo z tym, tu, no i muszę troszeczkę wyciągnąć. I ostatni przez pętelkę tego pierwszego. No i sobie dociskamy. I teraz jak zakończyć tenże splot.
Możemy po prostu uciąć i przypalić końce. Możemy też zrobić coś takiego. Już to pokazywałem przy okazji węzła box, ale tutaj również pokażę, no bo czemu nie. Delikatnie oddalę. Ok. Startujemy mniej więcej podobnie. Tutaj akurat możemy już zrobić tak jakby przy normalnym węźle box. I tak. Tak. Tak i tak, ale nie dociskajcie do końca. Teraz bierzemy sobie jeden kawałek paracordu, obojętnie który, i przekładamy pod tym, w moim przypadku akurat to jest z lewej, pod tym z lewej i przez tą dziurę tu i przez środek. Teraz bierzemy ten, pod którym przechodziliśmy, i robimy dokładnie tak samo, czyli tak, tu pod tym niebieskim i przez środek, i analogicznie, czyli pod czarnym i przez środek. No i ostatni, tutaj jest ten pierwszy, czyli przechodzimy pod nim i przez środek. Teraz wystarczy to wszystko zaciągnąć po kolei, nie wszystkie naraz, po kawałeczku. No jak widzicie, na początku to wygląda bardzo chaotycznie, jednak spokojnie. Wystarczy trochę poprzeciągać, podociskać, pociągnąć tu, pociągnąć z tamtej. No jak widzicie, nabiera to kształtu. Pociągamy sobie dalej za sznurki. Ciągniemy dalej. Myślę, że mogę być zadowolony. Także wystarczy jeszcze tylko uciąć nadmiar do interesującej nas długości. Ja sobie zostawię co nieco. Mam tu jakiś nóż. Mam. Spider-Cut Inacious, jakby ktoś się pytał. Tap. To sobie wyrzucamy, a końcóweczki możemy sobie przypalić. Gdzie ja mam zapalniczkę? Nie jest to trudny węzeł. Wygląda całkiem fajnie. Taka alternatywa dla boxa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!